czwartek dziś kolejny vlog. Jestem dziś sama z tym sami, bo Kolinek jechał do dziadków, bo są święta. Czwartek mieli wolne, piątek mieli wolne, czyli dzisiaj sobota, niedziela, wiadomo, i poniedziałek też jeszcze mają wolne. Więc Kolinek ma taki dłuższy weekend. I tak, dziś mam w planach ogarnąć chatę, jak zwykle, mama. Po 11 idę na lunch z moją kuzynką i z twinsami. I co? No i na zakupy. No, chodź malutki, chodź. No chodź, chodź, chodź. Lian i Milan przed chwilą wstali, ale macie włosy ulizane. I są troszkę przeziębieni, więc troszkę też zmierzli. Aha, i mają nagle 6 zębów. Dobrze im jedynki nie wyszły z góry, a już im wyszły też dwójki, więc aktualnie mają 2 ząbki na dole i 4 u góry, także mamy 6 zębów, mają już po 6 zębów. No, tak! I idą im dokładnie tak samo, jak idą jednemu, to idą też drugiemu, także są na tym samym etapie ząbkowania. Tak, 2 na dole i 4 u góry. Dobra, robimy śniadanko. Zrobię im bananka na śniadanko. Banana, banana, ana, banana, ana, ana. Dobra, bananek i co? Ubieramy się. Ubieramy się. Mama szuka przepisu na obiadek i idziemy na zakupy. A dlaczego ta stopa jest goła? Dlaczego ta stopa jest goła? Jak ty to zrobiłeś, że wyciągłeś stopę? Co dzisiaj ubieramy? Dzisiaj gdzieś wychodzimy. Aha, tak, wychodzimy dzisiaj. To na pewno sweterki. Nie robicie, co wam się stało z tymi włosami, dzieci? Co wy w nocy robiliście, że macie takie dziwne włosy? Edede? Edede? A i w ogóle słuchajcie, zamówiłam sobie aparat do kawy. Ten taki aparat do kawy Dolce Gusto? Dolce Gusto, Senseo, coś w tym stylu, nie wiem jak to się nazywa, ale w każdym bądź razie wiecie, na to takie kapsułki. Ostatnio spróbowałam kawy od mojej cioci, właśnie tej z kapsułek, i tak strasznie mi zasmakowała. Ja nie lubię prawdziwej kawy, w sensie lubię, ale strasznie mnie po niej trzęsie, telepie i ogólnie źle się czuję, więc postanowiłam, że kupię sobie ten taki aparat do kawy na kapsułki i spróbuję tej kawy. I kupiłam sobie white mocha ze Starbucksa i też właśnie często widziałam na półkach w sklepie te kawki w kapsułkach ze Starbucksa i też mnie kusiły. I dzisiaj mam przyjść ten aparat do kawy. Widziałam, że tam też można sobie zamówić kapsułki iced tea, kapsułki chai latte, kapsułki Snickers, o smaku Snickersa, o smaku białej czekolady, różne cuda widziałam na stronie. Więc sobie pozamawiam, przetestuję i zobaczymy. No, ja będę miała swój ekspres do kawy, a Sławek swój i tyle. Pogodzenie. Dobra, zbieramy się. Ja śniadania nawet chyba nie jem, bo wydaje mi się, że szybciej nawet pójdziemy. Bo Vivian mi pisała, że mi napisze, jak się ogarnie. Więc zanim ja tutaj wszystko ogarnę, zanim ich ubiorę, zanim im dam śniadanie, to w sumie będziemy już prawie wychodzić, wydaje mi się, i nie ma sensu jeść śniadania. Słuchajcie, bliźniaki odkryli coś strasznego. Ja jestem po prostu przerażona tym, że oni się tak, wiecie, podciągają i stoją, bo ja się boję, że oni się puszczą i spadną na tył. Chodź do mnie. Mama się boi, że spadnie dziecko. No. I robi się coraz ciekawiej, słuchajcie. No.
Coraz ciekawiej. Niewielka zabrała mnie do restauracji pięciogwiazdkowej. Co, nie wiem więcej. Hej. Lili. Tak, pyszny czaj latte, ale jedzonko, jak widać, no nie będę komentować. Dobra, wróciliśmy do domu z tego cudownego lunchu. Nie, że jestem wydredna czy coś, tylko jak wychodzę gdzieś do restauracji, czy na lunch, czy na kolację, to oczekuję tego, że będę miała jedzenie lepiej podane niż w domu. Wiecie, o co chodzi? Bo tak to nie ma sensu, żeby wychodzić gdziekolwiek, to w domu bym sobie zrobiła, ja bym miała nawet lepsze podane niż w tej restauracji, w której byliśmy. I jeszcze raz, nie jestem wybredna, ale ja oczekuję, że jedzenie w restauracji będzie wyglądać lepiej niż jedzenie w domu, jak sama sobie przygotuję. I co? No i też ja jem oczami, więc no nie zjadałem tego oczami, ale było dobre, ale oczami wyglądało to strasznie. Przyszła mi paczka, zapomniałam w ogóle, że... Klapki. Starze. No, wyjazdę klapki. Bo może w końcu się tutaj ociepli troszkę, wiesz? Wiem. Może w końcu się troszkę ociepli, będę mogła ubrać. Widziałaś w ogóle, jak w Zarze teraz pakują te buty? Takie o. Zamówiłam klapeczki. O, proszę bardzo. Takie. I takie same. W innym kolorze jeszcze. O, takie, o, fajne, bo takie ładne. Pretty, nie? Very pretty. Zobaczcie. Dobra, jedzenie. Dobra, narka. Zamówiłam sobie takie ciemne. Pa, Vivienko, pa. Takie, o. I takie jaśniejsze. Cześć! O, akurat się dzieciątka obudziły. Dobra, przymierzę sobie je. Czy w ogóle mam dobre? Spokojnie, dziecko, spokojnie. A, w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałam, ale zrobiliśmy tutaj takie lekkie przemeblowanie. Zobaczcie, przesunął łóżko w tą stronę. Tutaj daliśmy dwa łóżeczka. Dokupiliśmy jedno łóżeczko, nie było drugiego takiego samego, więc wzięliśmy z tej samej firmy. Nieco inny model i inny kolor, w ogóle nie było już tego koloru, który kupowaliśmy wcześniej, ale nie szkodzi. No, powiem wam, że coś tam zaczynają spać w tych łóżeczkach, ale zazwyczaj i tak jest tak, że jeden śpi w łóżeczku, drugi śpi w bujaku. Bujak bierzemy tutaj do sypialni i no nie wiem, tak się przyzwyczaili do bujania, że bez bujania nie potrafią zasnąć. I też często jest tak, że w nocy po prostu, wiecie, jeden śpi w łóżeczku, a drugi po prostu ma potrzebę spać z nami w łóżku i po prostu, wiecie, Sławek śpi tu, Lian czy Milan śpi tu, a ja śpię dosłownie, zobaczcie, tak, dosłownie tak, o tak. I się nawet nie ruszam. No i tak na zmianę. Raz Milan chce z nami spać, raz Lian i tak, wiecie, się zmieniają po prostu. Ale na razie jest ok, nie jest tak źle. Powolutku zaczynają się przestawiać na łóżeczka. Na razie tutaj u nas w sypialni, tak jak mówiłam, później będziemy robić krok drugi, czyli osobno w pokoju po prostu, żeby spali, ale no, tak daleko jeszcze nie jesteśmy, na tym etapie jeszcze nie jesteśmy. I teraz tak, bliźniaki jeszcze śpią, więc... Albo i nie? Budzą się? Tak, budzą się, dobra, to mniejsza. Chciałam zrobić sobie porządek w szafie, bo już wysłałam do Polski chyba 4 albo 5 dużych worów z ubraniami na sprzedaż. Będę wam robić w kwietniu wyprzedaż szafy znowu, bo jadę do Polski i poświęcę sobie jeden dzień po prostu na zrobienie takiej wyprzedaży. Ale znowu zapełnione mam szafy full. Full po prostu, że aż się wysypuje. Więc muszę sobie zrobić przegląd szafy i zobaczyć, w czym chodzę, w czym nie chodzę, i kolejne wory będę pakować i wywozić do Polski. Nie wiem, będzie to chyba największa wyprzedaż szafy do tej pory, bo ja nie wiem, wpadłam w jakiś trans kupowania, zamawiania ubrań i tak się dzieje, że po prostu dokupiłam już sobie jedną szafę i
dalszym ciągu mam za mało miejsca. Więc dlatego właśnie na projekcie domu, który budujemy w Polsce, mam zrobione osobne pomieszczenie na same ubrania, torebki, biżuterię itd. buty. I będę miała, tak jakby wiecie, osobny pokój jako szafę. Także będzie sypialnia i obok sypialni będzie osobne pomieszczenie na moje ubrania, żebym nie musiała co chwilę robić wyprzedaży szafy, żeby mi się po prostu te moje wszystkie ubrania pomieściły w pokoju osobnym, w pokoju szafie. Także dobra, idę zobaczyć, co mam w szafie. Robię porządki, pakuję to z nadzieją, że zrobi mi się troszkę więcej miejsca znowu, po to, żeby zamówić kolejne ubrania. Gdzie w tym logika? Nie wiem, ale ja no nie mogę się powstrzymać po prostu. Nie, masakra, jest tego znowu mnóstwo. Ja nie wiem, co wyprawiam. Dosłownie miałam to ubrane z dwa razy, gdzie mam takie fajne body z La Manuel. Tutaj bluzę z La Manuel, w której naprawdę byłam zakochana, a teraz nagle już chcę ją sprzedać. I don't know what's going on. Fajny komplecik mam też z La Manuel. Spódniczka i do tego taki topik. Trójkąt. Kolejne body La Manuel, hitowe body. Zostawiłam sobie czarne, białe będę sprzedawać. Ja też robię tak, że zawsze zamawiam sobie po kilka kolorów z danego modelu. No i potem jak jeden kolor mi się znudzi, no to mogę sprzedać, a ten, w którym faktycznie chodzę, sobie zostawiam. Kolejna bluza La Manuel. W ogóle mam bardzo dużo ciuchów La Manuel, zauważyłam. Bo co wychodzi, jakaś nowa kolekcja, to ja od razu zamawiam. I potem pochodzę trochę w tym, albo w ogóle nie pochodzę i to sprzedaję. O, kolejna bluza La Manuel, też fajna. Nie wiem, dlaczego sprzedaję sobie. Mogę się jeszcze zastanowić. Jakieś, nie wiem, spodnie też tu mam takie eleganckie. Kilka razy w nich byłam. Tutaj kolejny sweterek La Manuel. Serio, też niedawno go kupiłam i chyba ani razu nie miałam go ubranego. Co my tu mamy? Jakieś spodnie, swetry. No ja w takich spodniach już nie chodzę po prostu. O, tutaj mam na płaszczyk fajny. Czemu ja ten płaszczyk sprzedaję? Z czego to w ogóle zderzki? Dobra, no w każdym razie znowu mam z 2-3 wory ubrań, czyli już w sumie będzie ich, nie wiem, z 7. To będzie naprawdę największa wyprzedaż ever. Wiecie, co mnie zasmuciło dziś? To, że nie przyszedł mi ten ekspres do kawy, a miałam takiego smaku na wyświetle kawki. To jest... Aha, i proszę bardzo. Proszę bardzo, ziomenek. Ale nie ma... Aha, ja wiem, co ty chcesz. Już ci dam. Miałam się robić super jakiś obiad, ale... Nie chce mi się już, po prostu odechciało mi się. I będzie dzisiaj żurek z jajkiem i ziemniakami. Tyle. No. Dobra. Friday night, więc. Friday night, więc jedziemy z Sławkiem na przejażdżkę. Jedziemy nad morze. Jedziemy nad morze się przejść. Chcę iść na spacerek. Przed spaniem. Ej, i chyba jest nad morzem ten diabelski młyn już działa, więc możemy zobaczyć też od razu. I jak będzie chodzić, to idziemy, dobra? Okej. Okay. Scary! Scared! Scared! Jestem głodna, więc weźmiemy sobie pizzę na wynos i weźmiemy nawet diabelski młyn, dobra? Do diabelskiego młynu tak! Nie będzie tak super. Wypadać, bo mam na pewno, mam na pewno, mam na pewno. Dobra, jemy pizzę i... No nie. Wszystko się ciągnie. Tak, nie weźmiemy pizzy na diabelski młyn, bo raczej nas nie wpuszczą. Z jedzonkiem. Chociaż nie wiem, nawet się nie pytałam, ale... Nie chce mi się tam stać w kolejce po to, żeby usłyszeć, że nie mogę wejść. Także zjemy teraz i później pójdziemy. Masakra. Dobrze, że mamy numerek 25, a nie 13. Lęk wysokości. Nie. Ale bardzo wysoko. Nie no, straszne. Powiem ci, że to jest straszne. Chciałem...